Dzień dobry, Michał Kaczmarek. Wspomniał Pan o narodowych socjalistach narodowym. Ja bym chciał wiedzieć, kogo Pan widzi jako tego narodowego socjalistę, konkretne nazwiska. No, no to spotkało mnie szczęście, bo jakiś hakę nie wiadomo skąd, bo już wali samorządowi, ale cholera nie. Włamał się do korespondencji prywatnej pana Czesława Holohera i tam mu wykrył rozmaite rzeczy, ale między innymi nie pamiętacie, czy ja miałem takie zagłosy z ruchem narodowym, że on się obrazili na mnie, że ja powiedziałem, że wśród nich są również narodowi socjalisty, są oczywiście malarną prawdą, więc nie wiem, co się obrażają. Tymczasem w tekście Holohera była korespondencja, w której on mówi, że w odczeniu pana Wilińskiego są nie tylko narodowi socjaliści, ale narodowi komuniści. Bo w tym momencie, ale już jest straszna, 4-2-1, to już wrócili pana Holohera. Ale to jest prawda, bo nas jest, ja nie wiem, ale patrzę na poglądy, jak czytam jakiegoś idiotę, prawda, który tam głosił poglądy, prawda, Adzia Hitlera, albo co gorsza, Ernesta Rema, czy Braciszka Serów, prawda, no to ja nawet nie pamiętam nazwiska tego faceta, bo co ja pamiętam nazwiska i już to brodycy, prawda. ale wiem, że słowem, w internecie widzę te. Ja z panem Winnickim i on się odcinał od socjalizmu. W ogóle do ruchu narodowego nie mają wstępu osoby o poglądach socjalistycznych. Są za likwidacją, za liberalny, ale mówimy o liberalizmie takim społecznym. Ale dobrze, ale z całą pewnością mówi się o własności państwowej, prawda? O socjalnych prawach i tak dalej. Nie mówię o socjalnych, bo się odcinali też, że chcą likwidację ZUS-u, tych innych wszystkich socjalnych. Jeżeli się odechną, to wtedy możemy z nimi jak najbardziej rozmawiać, ale muszę się jawnie odciąć i powiedzieć, że narodowi socjaliści u nas nie mają. Czy uwierzymy to i na parakalosie, ale to jest ważne, bo jak się odetchną, to przez co, gdzie pan? Hipokryzja jest bardzo ważna. Jak mówił Bartek Zderarz Foucault, hipokryzja jest to hołd składany w spocie przez występek. Jeżeli oni się odetchną, to już dobrze. Narodowcy socjaliści nie będą się czuli w lewych obozie i zaczną się z wolna wykruszyć. Także jeśli się odetchną, otwarcie go ludzi, że nie wolno głosić tak, że czasem to dorobią. Jak patrzę w internet, to strony periodyków narodowców są pełne socjalizmu. Pełne socjalizmu, wymyślanie na wolny rynek. Także ja nie wierzę, że pan Winnicki, tym bardziej, że jak powtarzam, w jego oceniu właśnie, jak jeździ pan Holohera, są właśnie narodowi socjaliści. Więc podejrzewam, że kłamie. Zresztą dlaczego nas atakuje, prawda? Z tych powodów. Ale zobaczymy.